kwietnia 2010 Fakty to program, w którym śledzimy pracę podkomisji smoleńskiej. Śledziliśmy proces dochodzenia do wiedzy o tym, co naprawdę wydarzyło się nad Smoleńskiem. Śledziliśmy poszukiwania badawcze, a teraz pora przyjrzeć się dokumentom i to chyba będzie jeden z najważniejszych programów tej serii. Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej i przewodniczący podkomisji smoleńskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Rzeczywiście trzeba przedstawić wnioski, jakie podkomisja złożyła do prokuratury. No właśnie. I teraz to powiedzmy, kiedy takie wnioski zostały złożone i kogo one dotyczą. Pierwszy wniosek został złożony w 2016 roku i wtedy został złożony wniosek jeszcze przez ministra obrony narodowej i prokuraturę wojskową współpracującą z Ministerstwem Obrony Narodowej i dotyczyło to działania pana Pytla, pana Noska i ich współpracowników z nielegalnego współdziałania z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. A zapewne państwo zapoznaliście się z tym w filmie serialem Reset, w filmie Reset, który korzystał z tych dokumentów. My nie mogliśmy przedstawić państwu tych dokumentów, ponieważ one miały charakter ściśle tajny. Koledzy robiący Reset uzyskali możliwość ujawnienia tego materiału i ta współpraca z Federalną Służbą Bezpieczeństwa nie dotyczyła w ogóle w istocie badania katastrofy, dramatu smoleńskiego. Odwrotnie, służba, zarówno SKW, jak i SWW współdziałały z FSB przeciwko badaniu katastrofy, do tego stopnia, że przekazywali Rosjanom informacje i osoby, które przekazywały informacje dotyczące Rosjan, Rosjanie, którzy przekazywali informacje dotyczące zamachu smoleńskiego, dane były przekazywane rosyjskim służbom, a później było prowadzone współdziałanie związane z penetracją struktury politycznej, gospodarczej i wojskowej Paktu Północnoatlantyckiego. Tak więc to jest naprawdę przestępstwo, a które ma olbrzymie znaczenie i na szczęście w tej sprawie toczy się postępowanie sądowe. To jest jedyna sprawa, w której toczy się postępowanie sądowe. Oczywiście drugim w sensie czasowym, to jest rok, początek 2017 roku, to jest wniosek podkomisji w sprawie pana Donalda Tuska. W sprawie pana Donalda Tuska artykuł 129, czyli zdrada dyplomatyczna, związany z przyjęciem konwencji chicagowskiej, a w sytuacji, w której nie było sprawdzone w żaden sposób, żadna sytuacja prawna, zostało to zrobione od razu po rozmowie z panem Putinem. Było to sprzeczne z umową między Polską a Federacją Rosyjską z roku 1993 i było jasne, że oznacza to, iż Polska nie będzie miała żadnych możliwości badania katastrofy smoleńskiej, że wszystkie uprawnienia zostają oddane stronie rosyjskiej. Możecie państwo się zapoznać z tym materiałem. Trzeba dodać jeszcze jedno, mianowicie Donald Tusk po dzień dzisiejszy utrzymuje tę kłamliwą tezę o tym, że to zrobili polscy piloci, w sytuacji, w której przynajmniej od grudnia 2010 roku ma pełną wiedzę, że to jest nieprawda.
ma pełną dokumentację, otrzymał pełną dokumentację wskazującą, że ta teza rosyjska jest nieprawdziwa. Mimo to zarówno wtedy, jak i dzisiaj podtrzymywał tę kłamliwą tezę i przywoływał ją jako wynik badania konwencji chicagowskiej. Państwo, to jest absolutną nieprawdą. Że nawet zgodnie z tą konwencją można było, czy Polsce przysługiwały konkretne prawa do pełnej bieżącej informacji o tym badaniu, o udziale upoważnionego przedstawiciela Rzeczpospolitej oraz jego doradców w prowadzonym badaniu, wreszcie do realizacji obowiązku wydania stronie polskiej wraku oraz fragmentów rejestratorów. I tego wszystkiego nie mieliśmy i to też była świadoma decyzja. Nawet więcej, szanowni państwo, było. Pan redaktor ma pełną rację. Konwencja chicagowska zakłada, że państwo, które jest właścicielem samolotu, jaki uległ katastrofie, może się zwrócić do państwa badającego i wtedy tamto ma obowiązek dać mu możliwość badania. Taki wniosek został złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości i w maju 2010 roku odbyło się głosowanie w Sejmie. Platforma Obywatelska i jej sojusznicy, zarówno z PSL-u, jak i z SLD, odrzucili możliwość badania przez Polskę katastrofy smoleńskiej. Chcę, żebyście państwo mieli jasność. Raz jeszcze chcę powtórzyć. Platforma Obywatelska, SLD, PSL odrzucili wniosek o to, że Polska będzie badała katastrofę smoleńską. Potwierdzono, że tylko Rosjanie mają do tego uprawnienia, mogą to robić. To jest wstrząsające, ale to jest prawda. Tak właśnie Donald Tusk się zachowywał, tak jego sojusznicy się zachowywali. No to teraz cofniemy się. I to jest oczywiście przestępstwo, którego wniosek dotyczy Donalda Tuska przede wszystkim. Badania katastrofy smoleńskiej zajęły sporo czasu, ale ci, którzy byli u steru państwa polskiego, u steru Ministerstwa Obrony Narodowej, bardzo szybciutko już wiedzieli. Bogdan Klich. To jest sprawa pana Bogdana Klicha, ówczesnego ministra obrony narodowej, który miał obowiązek natychmiast powołać Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, no i oczywiście zwrócić się do naszych sojuszników o wsparcie wtedy, jeżeli zakładano, że my nie mamy pełnych możliwości analizowania, nie dysponujemy takimi narzędziami, które mogą zweryfikować, co tam naprawdę się działo. Otóż, jak państwo słyszycie, pan Bogdan Klich odmówił zwrócenia się do NATO w tej sprawie, bo uznał, że powiedział, że NATO nie zna się na tym, oni tego nie potrafią, no ale to właśnie NATO posiadało zdjęcia, które pokazywały, co naprawdę się działo. To Stany Zjednoczone posiadały takie zdjęcia i my takie zdjęcia od pana prezydenta Trumpa dostaliśmy i je wykorzystaliśmy. Pan Donald Tusk, Bogdan Klich nie miał żadnego zainteresowania, żeby zwrócić się do NATO. Odrzucił możliwość NATO, podobnie zresztą jak Donald Tusk odrzucił wniosek państw Unii Europejskiej, które chciały brać udział w badaniu tej katastrofy, ale pan Donald Tusk nie był tym zainteresowany. Za to przestępstwo Klicha polegało przede wszystkim na tym, że nie powołał komisji przez pierwsze 6 dni. Dopiero wieczorem 15 kwietnia, wieczorem 15 kwietnia powołał komisję badania wypadków lotniczych lotnictwa państwowego. Przez pierwsze 6 dni tej komisji nie było, w związku z tym eksperci, którzy tam byli, nie mieli żadnych uprawnień i Rosjanie wobec nich zachowywali się w sposób uniemożliwiający im badanie, uniemożliwiający im jakąkolwiek analizę, uniemożliwiający jakiekolwiek interwencje. To jest odpowiedzialność pana Bogdana Klicha i za to powinien stanąć przed sądem. Czy już Polska zwróciła się może do NATO o zdjęcia satelitarne miejsca katastrofy? Jest taka możliwość. Eksperci twierdzą, że to mogłoby pomóc w śledztwie. Bardzo wiem, w czym mogłoby pomóc.
I bardzo wiem, w czym mogły pomóc. Ale zwróciliście się, panie ministrze? Mogłyby pomóc. I jeśli chodzi o te sprawy, to rozważymy taką możliwość. Natomiast nie bardzo wiem, czemu mogłyby służyć. Dwa osobne wnioski, dotyczą one przede wszystkim jego działania związanego z zgodą na to, żeby Rosjanie przetrzymywali wrak oraz przetrzymywali wszystkie materiały dowodowe, tak żeby ostateczną decyzję podejmował pan Putin w tej sprawie, chociaż konwencja chicagowska zakłada, że obowiązek strona, która bada, ma oddania całego materiału dowodowego po opublikowaniu swojego raportu, czyli w styczniu 2011 roku mieli obowiązek, ale przedtem memorandum podpisał pan Jerzy Miller, zgadzając się, żeby było inaczej. Tych przestępstw pana Jerzego Millera jest więcej. Przede wszystkim to, że w raporcie, który on podpisał, zarzucono dramat smoleński polskim pilotom, co pan Jerzy Miller miał pełną wiedzę, że jest nieprawdą. Mimo to taki wniosek postawił, tak jak Rosjanie, jakby zgadzając się na polecenie pana Donalda Tuska, żeby powtórzyć rosyjskie kłamstwo, i on to zrobił. I wreszcie trzeci element to jest sprawa związana z czarną skrzynką notującą głosy w samolocie, którą potwierdził, że otrzymał oryginał od strony rosyjskiej. Tam nie było nagranych 17 sekund. Nie było nagranych 17 sekund i nigdy tych 17 sekund strona polska nie otrzymała. Nigdy nie otrzymała dostępu do oryginału czarnej, tak zwanej czarnej skrzynki, czyli rejestratora głosowego. Mimo to on twierdzi, że tak właśnie było, podpisał taką umowę. Więc to jeżeli chodzi o pana Millera. Ale trzeba też powiedzieć, że bardzo ważna decyzja to była decyzja dotycząca, którą my w tym roku przekazaliśmy do prokuratury cywilnej, mianowicie wniosek o zbadanie przestępstwa polegającego na zamachu na samolot i na pana prezydenta, przede wszystkim na pana prezydenta Kaczyńskiego, morderstwo pana prezydenta Kaczyńskiego przez stronę rosyjską, i prokuratura rozpoczęła to posiedzenie, rozpoczęła to śledztwo, za co bardzo dziękuję. Teraz przygotowujemy, już jest przygotowany wniosek do Trybunału Praw Człowieka w związku ze zbrodnią smoleńską. To postępowanie będzie prowadził ten sam prawnik, który prowadzi postępowanie w sprawie MH17. Jestem głęboko przekonany, że ten wniosek przyniesie skutek ujawniający prawdę o zbrodni smoleńskiej. Panie przewodniczący, bardzo dziękujemy za pokazanie tych dokumentów i informacje o prowadzonych śledztwach, no bo jedna rzecz wyjaśnić przestępstwa, a drugie wskazać i w sposób postawić przed wymiarem sprawiedliwości sprawców. A trzecie to decyzja prokuratury, żeby sprawę skierować do sądu, tak jak na szczęście skierowano do sądu przestępstwo pana Piotra Pytla i pozostałych funkcjonariuszy służby kontrwywiadu wojskowego podporządkowanych panu Donaldowi Tuskowi i zgodnie z jego odpowiedzialnością realizujących współpracę, nielegalną współpracę ze służbami rosyjskimi, które penetrowały wówczas polską strukturę bezpieczeństwa. Antoni Macierewicz, dziękuję bardzo za
udział w naszym programie. Ja dziękuję. Raz jeszcze chcę powiedzieć, że liczę na skuteczną działalność prokuratury. Poznaliście Państwo fakty. Wnioski trzeba wysunąć samemu. A ja Państwa zapraszam za tydzień.